No i jest, moi drodzy, pojawiła się nowa klawiatura od firmy Krux, znana, ale nowa Frost RGB w wersji White Silver. Zapraszam Was do oglądania. Oczywiście unboxingu robić nie będziemy, dlatego że klawiaturę już odpakowałem, nie mogłem się doczekać i wygląda ona następująco, moi drodzy. Biały design połączony ze srebrną płytką, znaczy ze srebrną podstawą, która jest wykonana z metalu. Dodatkowo w zestawie dostajemy oczywiście podstawkę pod nadgarstki, co jest bardzo dobrym rozwiązaniem i tutaj, jeżeli chodzi o takie akcesorium, moim zdaniem powinno być dodawane do każdej takiej klawiatury, dlatego że dużo lepiej się pracuje. Klawiatura Frost Silver White RGB to nowa odsłona znanej już klawiatury Frost RGB. Jak sama nazwa wskazuje, jest ona biało-srebrna i muszę powiedzieć, że pierwsze wrażenie robi naprawdę niesamowite. Biel kick-upu w połączeniu ze srebrną płytką wygląda naprawdę imponująco. Jest to standardowy rozmiar, a więc mamy tutaj 104 klawisze, dodatkowo znalazły się na niej 3 przyciski multimedialne oraz jedna rolka. To zacznijmy może od tych multimedialnych. Służą one standardowo jako play, pauzę oraz do przełączania się między utworami czy też filmami, jeżeli oglądamy na przykład YouTube'a. Zaraz obok nich znalazła się wcześniej wspomniana rolka, jest ona srebrna i ma tak naprawdę dwie funkcje. Pierwsza z nich służy do zarządzania RGB, natomiast jak ją chwilę wciśniemy i przytrzymamy, zmieniamy jej funkcję na regulację głośności i jedno krótkie naciśnięcie spowoduje całkowite wyciszenie naszych głośników. Jest to oczywiście klawiatura membranowa, posiadająca strefowe podświetlenie RGB. Do wyboru mamy 5 trybów samego podświetlenia i możemy nim sterować bezpośrednio z klawiatury lub zainstalować dedykowane do tego celu oprogramowanie. Na początku odniosłem wrażenie, że połączenie samej czcionki kick-upów, białego koloru, jak i podświetlenia RGB sprawiało, że na maksymalnej jasności samego podświetlenia stawały się one troszeczkę nieczytelne. Natomiast wydaje mi się, że trzeba się po prostu do tego przyzwyczaić. Od spodu znalazły się dwie nóżki, które standardowo po rozłożeniu zwiększają nam kąt nachylenia urządzenia. Dodatkowo na spodzie mamy dwie gumowe antypoślizgowe stopki. Do zestawu mamy dołączony również kick-up puller oraz coś, co powinno być w każdym pudełku z klawiaturą, a mianowicie podkładkę pod nadgarstki. To jest to oczywiście, co ja uwielbiam, jeżeli mamy dołączone od razu do zestawu. No i ta jest oczywiście też w kolorze białym z wytłoczeniami, wygląda naprawdę spoko, a do tego przypinamy ją do klawiatury za pomocą zatopionych magnesów, które swoją drogą trzymają się całkiem. Od spodu dodatkowo gumki antypoślizgowe na samej podstawce pod nadgarstki, co jeszcze bardziej zwiększa stabilność całego urządzenia. Jeżeli chodzi o jakość wykonania, to są miejsca bardziej lub mniej spasowane, natomiast mój egzemplarz jest dodatkowo trochę wygięty i tutaj podejrzewam, że mogło się to wydarzyć podczas transportu. Jest to budżetowa klawiatura membranowa, która myślę znajdzie swoich zwolenników, a ze względu na naprawdę ładny wygląd spodobała się mojej żonie, która poza pisaniem nie potrzebuje od komputera nic więcej, aczkolwiek również pograłem trochę na tej klawiaturze i mimo że zawsze o tym mówię, nie jestem graczem e-sportowym, mnie grało się naprawdę całkiem przyjemnie, do takiej niedzielnej, że tak powiem, rozgrywki w zupełności wystarczy. Dodatkowo zauważyłem, że rolka do sterowania RGB trochę piszczy, gdy klawiatura jest włączona. Ja osobiście na takie dźwięki jestem bardzo wyczulony i raz usłyszane, słyszane jest ciągle. Waga urządzenia to 870 g, przewód USB o długości 1,8 m, a producent udziela na nią 24-miesięcznej gwarancji. Takie cacko możemy kupić już za 119 PLN-ów. No i zapraszam Was teraz na krótki test dźwięku samej klawiatury.
No i czas na krótkie podsumowanie, moi drodzy. Jeżeli chodzi o samą klawiaturę, to tutaj moje uczucia są dość mieszane. O ile zrobiła na mnie bardzo dobre pierwsze wrażenie, bo po wyjęciu z opakowania wygląda to wszystko rewelacyjnie, tak tutaj w miarę użytkowania znajdowałem jakieś tam mankamenty, które mi przeszkadzały. Pierwsza, takie chyba najważniejsza rzecz, to jest to, że klawiatura jest troszeczkę tutaj wygięta, ta płytka dokładnie, widać i te klawisze też są taka, tutaj górka się pojawiła, widać, że są one wygięte i teraz nie wiem, czy to jest po prostu przy produkcji, czy to po prostu kurier gdzieś tam rzucił tą paczką, chociaż paczka była dosyć dobrze zabezpieczona, było to w folii bąbelkowej, było to w kartonie oryginalnym. Nie wiem, czemu takie coś, tutaj nawet widać rozwarstwienie lekkie, natomiast gdzieś to się musiało takie wgniecenie wydarzyć. Idąc dalej, jeżeli chodzi tutaj o takie udogodnienia, no przede wszystkim mamy tutaj rolkę. Rolka działa bardzo dobrze, do niej nie mam żadnego tutaj zastrzeżenia. Z jedynym minusem tak naprawdę, bo mamy tutaj dwie funkcje. Przede wszystkim możemy zwiększać i zmniejszać głośność, jak i również jak przytrzymamy chwilę, to możemy zmieniać sobie tutaj tryb podświetlenia. Tryb, nie kolory, bo kolory są tutaj statyczne, możemy zmieniać tryb. No i teraz tak, fajnie by było, jakby była trzecia funkcja, na przykład jakbyśmy mogli sobie przewijać sobie strony góra, dół. To by było mega fajne rozwiązanie, albo jakbyśmy mogli chociaż sobie zoomować, tak jak w innych produktach Kruxa, gdzie jest taka rolka, możemy sobie przybliżać i oddalać na przykład dokumenty PDF, czy chociażby przeglądarkę strony jakieś tam internetowe. Idąc dalej, moi drodzy, jeżeli chodzi o sam komfort użytkowania, no przede wszystkim jest to klawiatura membranowa, więc jest bardzo cicha, no to ja muszę powiedzieć, że użytkuje się jej naprawdę bardzo przyjemnie. Grałem na niej, ja nie jestem e-sportowcem, więc do mojego grania w zupełności wystarczyła na 100%, a wygląda bardzo ładnie. Ciekawe mnie tylko tutaj, co się stało z tym wygięciem. No i na dzisiaj to by było tyle, moi drodzy. Dajcie znać w komentarzu, co sądzicie na jej temat, czy Wam się podobało. Jeżeli tak, łapka w górę, subskrypcja i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, do zobaczenia!